Smutny ananas. Biedny ananas. Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj nowy film z serii Sprawdź To. A tym razem mamy taką, szczerze mówiąc, głupotę. Bo w ogóle oprócz tych zastosowań, które ja tutaj widzę na tym opakowaniu, czyli to za chwilę, nie widzę jakichś większych zastosowań i uniwersalności tego produktu. A jest to coś takiego dla tych, którzy lubią robić na przykład sałatki bądź drinki. Nie wiem, mi się chce śmiać z tego, bo to jest taka pierdoła, że to jest nieprawdopodobne. To jest coś takiego, żebyśmy nie musieli wyciskać cytryny na przykład tej sałatki, tylko to ma nam pozwolić na włożenie tego do cytryny i po prostu psikanie sobie tym sokiem. Także no zobaczymy, ja tutaj znalazłam tylko i wyłącznie te dwie opcje, które wcześniej przyszły mi do głowy. Myślałam, że coś tu więcej wyczytam. Do sałatek i do drinków. I tyle, nie? Tyle zastosowań. Także ogólnie rzecz biorąc, no, jest to przydatne. No nic. Ale można mieć w zmywarce, nie? Tak tu piszą. Okej. Wygląda to tak. Listeczek. Mamy atomizer, tak? Atomizer i mamy sobie niby tym sokiem, który zaciągniemy wkręcając cały ten przyrząd na przykład w cytrynę, zaciągniemy sok i atomizerem go pryśniemy. Zobaczymy, czy prysnę czymkolwiek. Uśmiechem wam prysnę. Ja tutaj przygotowałam sobie kilka rzeczy. No, jabłko to akurat ten. Ale cytryna, pomarańcz, limonka i kiwi. No nie wiem, co to ten. No i mój mąż stwierdził, że fajną opcją będzie ananas. Kręcę chyba od dołu. A potem go zjem, więc... Dobra. Ananas nie chce stać. Nie chce stać. Będziemy to testować, czy w ogóle to pryska. Ja wam pokażę kieliszek, wygląda w tym momencie tak i zobaczymy, czy będzie jakieś pryśnięcie na tym kieliszku, jakieś drobinki, kropelki, czegokolwiek. Zaczynam. To mam cytrynę. Czekajcie, bo tutaj było z której strony, z tej takiej... Oni odkrawali z tej takiej... cupki. Dobra, więc... Odkroimy cytrynę. I mamy to wkręcić, tak? Przytkałam cytrynę. No dobra. Kręcę to mocniej, żeby... Uj. Dobra, wykręcę trochę. A niech tak zostanie zresztą. Dobrze. Jasne. Tak właśnie myślałam, że tak to się skończy, nie? Ładnie to wygląda na opakowaniu, wcale to nie wygląda. Czekajcie, a może to zrobimy tak, że to za mocno wcisłam. A teraz to zepsuję. To mi się jakoś w dziwny sposób odkręca, patrzcie. O. I tam mamy niby... O, dobra, pokażę wam, bo w sumie dobra to zrobiłam. Czekajcie, ja to trochę odkręcę. Z powrotem to naciśniemy. Teraz jeszcze trochę. Nie no, całkowicie. Dobra, tutaj ma się sok wcisnąć. To ma być taka niby pseudosokowirówka i tutaj się ma nazbierać tego soku w środku. Tak? I się nie zbiera. Oj. To musi mieć jakiś, nie wiem, wyższy sens, którego ja nie jestem w stanie zrozumieć. Jeszcze raz. W innym miejscu może... A, nie, nie da się. Może tak, może to trzeba ścisnąć. Nie powiedzieli, że trzeba ścisnąć, ale... Szkoda mi tej cytryny, bym sobie fajną herbatę zrobiła, a tak to... Dobra. Bokiem mi to leci, a nie... A! Patrzcie, działa! Mam nowy sposób na dostosowanie czegoś
takiego, nie? Weźcie sto do torebki, jak się wam, nie wiem, brzydki zapach będziecie mieć w ustach, to psiknijcie. Działa! Chwaj się! A się sośliniło. To jest chyba najkwaśniejsza cytryna. O, boli. Najkwaśniejsza cytryna, jaką ja w życiu chcę pan spróbować, jakie kwaśne. Cytryna działa. Teraz... Pomagam się, takie kwaśne. Teraz ja zobaczę, czy tutaj jest jakiś sok. Tak to zrobimy. Nie ma. Nie wiem, skąd to się brało. Jeszcze raz to normalnie wcisnę, bo mam wrażenie, że to znikąd się tego. Ej, działa. No dobra. Nawet to dość mocno psika, więc jeżeli chcecie zrobić komuś żart, że będzie miał na przykład kwaśną filiżankę z kawy, nie? Zróbcie komuś kawę, obsmarujcie to z cytryną, że niby nie widać. I będzie... Nagrajcie film i poślijcie mi, jaką będzie miał minę, bo na pewno bardzo ciekawą. Okej, no próbujemy następne. Patrz, lepiej umyłam niż ze zmywarki. Właśnie. Nie, jak mój to było jak właśnie. Dobra. Odetniemy samą taką. Tak wygląda pomarańcz w środku. Po co. Trochę nieporęczne są pomarańcze w psikaniu. No, przy jajca. Ale to jest lepsze. Tylko powiem wam szczerze, że gorzkie, bo zaciągnęło mi jakby tą gorzką skorupę tego pomarańcza i pomarańczem sadki, nie psika. Dobra, pomarańczała. Dziura. Może on był zepsuty i to był taki gorzki. Mam nadzieję, że nie. Dobra, następne. Jabłko. Dobra. Nie wiem, czy to nie jest jeszcze pomarańcz. Nie mogę ścisnąć jabłka. Jabłko! Czas na grubszy sprzęt. Mało dojrzały ten ananas. Co to było? Zostałam w twarz czymś. Coraz gorzej to wkręcam. U, ananasem. Ananasem to się kło. Robimy zawody, kto zje więcej cytryny? Kto się nie skrzywi? Czekaj, ja sobie już zgubiłam. Chodź tu, będzie challenge. Podobne porcje. Proszę. 3, 4, 3. Nic.
Ogólnie produkt działa, a o to chodziło, żeby działał. Do sałatek, do herbaty, do drinków, do zrobienia kawału koledze, koleżance, która przyjdzie do nas na kawę. Też jest okej. Zabezpieczy nam cytrynę przed zbyt wczesnym spleśnieniem, bo zamknie dopływ prądu, jeżeli to... Zamknie dopływ powietrza, żeby zbyt szybko się nie zepsuła. Tak więc na ten okres akurat taki dość chorowity, jak najbardziej okej. Jeżeli ktoś ma zamiar przejść na dietę przedświąteczną, bo po świętach przejdzie na drugą dietę, a w czasie świąt będzie miał 3 diety naraz, to jak najbardziej polecam do sałatek i innych tego typu rzeczy. Jeżeli znajdziecie jakiś pomysł na zastosowanie tego specyfiku jeszcze do czegoś, to chętnie się dowiem o nim w komentarzu, bo w zasadzie ja chyba jestem zbyt mało pomysłowa. Ale jakby nie było, polecam serdecznie, bo nie ma co temu zarzucić, tak szczerze mówiąc. Nie rozwaliło się, można to myć w zmywarce. Także wszystko jest okej. Czekam na komentarze. Wszystkie odnośniki do bloga i tak dalej pod filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, kciuki w górę i do zobaczenia znowu. Pa!